Zaległy mecz szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pogoń Szczecin po dwóch kolejnych zwycięstwach podejmuje jedyną niepokonaną w tym sezonie drużynę, czyli Legię Warszawa. Legioniści, jeśli wygrają, zostaną liderem tabeli, ale lepiej ten mecz rozpoczynają gospodarze. Linus Wanquist z prawej strony do Kamila Grosickiego i Grosik daje Pogoni prowadzenie. W 29 minucie Kamil Grosicki jest 1-0. Legia rusza do ataku, Josue do Wszołka, Wszołek na głowę Beckharta. Asysta Pawła Wszołka, gol już szósty w tym sezonie byłego króla strzelców Ekstraklasy Tomasza Beckharta, jest 1-1. A chwilę później, tym razem po dograniu od Josue, Beckhart znów ma szansę, ale dobrze spisuje się w bramce Kożokaru. W odpowiedzi Biczak-Cian i znakomita interwencja Kacpra Tobiasza. A to starcie w Tymisa Kulurisa z Arturem Jędrzejczykiem. Starcie, które Tomasz Musiał dokładnie ogląda na powtórkach wideo i po analizie VAR. Artur Jędrzejczyk dostaje czerwoną kartkę i musi opuścić murawę. A Legia musi całą drugą połowę grać w osłabieniu. Pogonie to wykorzystuje, a konkretnie robi to Kulurisz. Czwarty gol Greka. Błąd Josue, to Gorgon zabrał mu piłkę, a Kulurisz dopełnił formalności. Tobiasz bez szans, ale to już Patryk Kun. Na głowę Pawła Wszołka! Co za fantastyczne uderzenie głową! Legia, grając w dziesiątkę, doprowadza do wyrównania. Jest 2-2. 71. minuta meczu. Biczak-Cian! Wahan Biczak-Cian i po raz trzeci w tym meczu portowcy obejmują prowadzenie, ale Legia się nie poddaje. Strzał z dystansu Jurgena Elitima. Jeszcze rykoszet od Malca i mamy 3-3. Szalony mecz, w którym to Legia jako ostatnia zdobywa bramkę, coś niesamowitego. Steve Capuadi, 4-3. To jest radość Tomasza Beckharta w niesamowitych okolicznościach. Grające w dziesiątkę, Legia Warszawa pokonuje Pogoń Szczecin 4-3, mimo że portowcy w tym meczu 3 razy wychodzili na prowadzenie. Legia dzięki temu zwycięstwu awansuje na pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.